Dobry Państwu. Powiedzcie Państwo, że ściągnę ten medal, bo nie wiem, czy zasłużę, więc założę go ponownie po wykładzie, jak zasłużę. Dobra. Przede wszystkim pytanie, czy tam z tyłu mnie słychać, chłopaki, dziewczyny? Dobrze. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Wójcie, Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, według tytułów i godności, przede wszystkim droga młodzieży. Jest 15 po 11. Umówmy się, że poproszę Was o uwagę 30-minutową. Ja dotrzymuję słowa zegarek na pulpit, w związku z tym będę sprawdzał czas. Natomiast chciałbym, żebyśmy te 30 minut wykorzystali jak najbardziej efektywnie i porozmawiali sobie, trochę Was popytam też, o to, czym dla nas są, czym dla nas powinni być żołnierze wyklęci i dlaczego się dzisiaj w ogóle spotkaliśmy. Może na początku, bo jestem bardzo ciekawy też zwykle tego, co Wy macie do powiedzenia. Jakie macie skojarzenia, jeśli chodzi o żołnierzy wyklętych? Nie ma złych odpowiedzi, skojarzenia. Co Wam przychodzi do głowy, młodzieży? Okej, okay. Co jeszcze? Historia miła. Super, co jeszcze? Przepraszam, bo nie słyszałem. Głośniej. Krwawa wojna. Krwawa wojna. Dziękuję bardzo. No, co jeszcze? Poświęcenie. Wyklęci przez władzę komunistyczną, poświęcenie, krwawa wojna. Co jeszcze? Łatwa historia tam była. Proszę. Miłość do ojczyzny. Miłość do ojczyzny. Mhm. Co jeszcze? Jakieś nazwiska kojarzycie, braty? No to jak wojna, no to wiadomo, 45 rok, to zakończenie II wojny światowej. Co do nazwisk, coś Wam przychodzi do głowy? Jeszcze ostatnie pytanie. Dlaczego się dzisiaj w ogóle spotykamy? Z jakiej okazji? Albo wróć. Z jakiej, na okoliczność jakiego wydarzenia ustanowiono Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych? Czy może pamiętacie? Jeśli nie, to trochę uporządkujemy, bo też jesteśmy tutaj po to, żeby podsumować pewne wątki, uporządkować, porozmawiać sobie na ten temat. Generalnie to może zacznę od tego ostatniego wątku. Święto zostało ustanowione w 2011 roku i ja myślę, że na tym wątku też skończę ten swój wykład, bo być może to nam się teraz wyda nieprawdopodobne, ale wszystkie partie polityczne z obydwu stron sceny politycznej, i lewica, i prawica, głosowała za tym świętem, żeby ustanowić to święto, bo wtedy prezydentem był Bronisław Komorowski, natomiast również po drugiej stronie sceny politycznej inicjatywa tak naprawdę została podjęta, ale wyszła też ze środowisk kombatanckich. Natomiast jeśli chodzi o 1 marca, to może niedokładnie, ale 72 lata temu, 1 marca 1952 roku wykonano wyrok śmierci na czwartym prezesie jednej z organizacji, którą zaliczamy do tego nurtu żołnierzy wyklętych, na pułkowniku Łukaszu Cieplińskim, pseudonim Pułk. Z tego powodu na okoliczność, na uczczenie tego wydarzenia i pamięci nie tylko o pułkowniku Cieplińskim, o niespełnym symbolem, ale o całym zjawisku ustanowiono to w święto. Ja zwykle zaczynam, bo tak, bo dobrze byłoby też trochę ukontekstualnić tę opowieść o komunizmie i czy w ogóle o żołnierzach wyklętych, tak? I do tego też Was zachęcam, żeby historia historią, tutaj Pan Wójt, za co dziękuję, też nawiązał do powieści i filmów świetnego Andrzeja Wajdy Popiół i Diament. I też Was zachęcam do tego, żeby trochę grzebać nie tylko w historii, ale też w literaturze, w dziełach kultury, bo nic się nie dzieje przypadkiem i wszystko jest tak właśnie kontekstualnione. I również tutaj w tym przypadku, być może Was zaskoczę, ale powiem coś dobrego o komunizmie na samym początku, bo komunizm był takim wielkim marzeniem ludzkości, po prostu. Nie? Jak oglądacie teraz są coraz bardziej popularne filmy z Państwa Środka, to tam na przykład cesarze od wielu wieków marzyli o nieśmiertelności. To była ich taka idea fix, którą sobie zaprzątali w głowę i wysyłali uczonych na poszukiwania właśnie jakiegoś eliksiru o tym, żeby stworzyć społeczeństwo równe. Społeczeństwo, w którym nie byłoby
podziału na biednych i bogatych. Społeczeństwo, w którym nie byłoby podziału na tych, którzy posiadają i na tych, którzy nie posiadają. I komuniści z takim pomysłem, żeby to zrealizować i żeby to wprowadzić tutaj nie tylko nad Wisłę, ale w gruncie rzeczy no, miało to się rozpocząć w państwie uprzemysłowionym. No i paradoks, jak to bywa w życiu i w historii, polega na tym, że bynajmniej nie w państwie uprzemysłowionym, ale w państwie, które najmniej się nadawało do tego, nawet z punktu widzenia ideologii Marksa, rozpoczęto wdrażanie tej ideologii w życie, czyli w Związku Sowieckim. I tę część rozważań wstępnych, to chciałbym symbolizować właśnie tym zdjęciem, które jest przed nami, bo to jest zdjęcie Pałacu Kultury i Nauki, jak poznajecie. Ten pałac tak wyglądał właśnie w powiatach 50. czy pierwszy powiat 50., kiedy został oddany. Natomiast dzisiaj, no wiecie, już bynajmniej nie jest śnieżno-białym budynkiem. I trochę tak jak z tym budynkiem, co się stało, że właśnie że te białe, śnieżno-białe ściany zostały mocno przebudzone, to tak jest trochę z tą ideą właśnie komunistyczną, nie? Że idee czasami mają to do siebie, zwłaszcza na poziomie jakiejś inżynierii społecznej, że jak próbujemy je wcielić w życie, to zamieniają się niestety w swoje przeciwieństwo. I tak było tutaj. I ta idea komunistyczna, która miała przynieść nadzieję, która miała przynieść sprawiedliwość, to jak piszą autorzy, to pierwsza z Poresajek, w Czarnej Księgi Komunizmu, to przyniosła śmierć ponad 100 milionów ludzi na całym świecie. Czyli olbrzymia ilość. Jeszcze jedna taka uwaga natury bardziej ogólnej, to jest grafika Czesława Bieleckiego, znanego architekta, polityka też, słuchałem jego wypowiedź ostatnio w jednej z telewizji informacyjnych, więc jest nadal aktywny. I on również, ta grafika jest mi bardzo bliska, bo tak jak właśnie wspomniałem o tej idei komunistycznej, to ona bardzo szybko spotkała się ze sprzeciwem. I tutaj on jest autorem właśnie tej oto grafiki i ona doskonale pokazuje to, w których momentach próby zainstalowania władzy komunistycznej w Polsce, to ta próba spotykała się z dużym oporem, dużej części społeczeństwa. I to jest 1944 rok, to jest 1956 rok wydarzenia w Poznaniu, to jest 1968 rok, tak zwane wydarzenia w Marcowe, 1970 rok, śmierć robotników, wtedy władze komunistyczne, pewnie kojarzycie ten film, właśnie ze świetną ścieżką dźwiękową Kazika Staszewskiego w grudzień 70 roku. Wydarzenia czerwcowe 76 rok, protesty w 1980 roku Solidarność, no i w końcu właśnie ta uprawniona wolność w 89 roku. Jeszcze jedno, słuchajcie, bo tutaj widzę, że to są krasy mundurowe i kiedyś byłem świadkiem, jak właśnie mój dyrektor, przełożony, profesor Filip Musiał, powiedział coś, co też sobie zapożyczyłem od niego, na zasadzie copyright, to podaję jego nazwisko również. On powiedział, że spójrzcie na tak z perspektywy na naszą historię na 300 lat i to było niezwykle trafne. Od gdzieś mniej więcej początku XVIII wieku to ten okres, kiedy my mogliśmy o sobie decydować, czyli wybierać tych, zbliżają się wybory samorządowe, nie będziecie wybierać, będziemy wybierać tych, których chcemy, żeby nami rządzili. To w gruncie rzeczy tego okresu w historii Polski w przeciągu ostatnich trzech wieków to było, bo ja wiem, 50 kilka lat raptem. Okres II Rzeczypospolitej po zakończeniu pierwszej i przed zakończeniem II wojny światowej i ten okres częściowo wolnych wyborów 1989 roku. Natomiast żołnierze wyklęci, tutaj już przechodzimy do meritum dzisiejszego spotkania, to byli ci, dla których ta wolność, a wolność najłatwiej i najbardziej odczuwana wtedy, kiedy jej brakuje, to stawiali na sztandarach i walczyli o tak albo inaczej rozumianą Polskę, ale ta Polska miała być Polską niepodległą, Polską wolną. I zapraszam Was teraz do wysłuchania takiego utworu Jacka Kaczmarskiego pod tytułem Świadków. W programie Świadkowie oglądała moją przytomność.
swoje pamiątki mężatki, okradają dzieci skrzynki pocztowej. W listach były pieniądze czasami. Wśród tych listów są trzy obozowe. Może będą ciekawe. Wystarczy
pierwszy rzut na ten slajd, który pokazuje bardzo wyraźnie, że szybko komuniści zaczęli, ci Polscy tutaj nad Wisłą, zaczęli wzorować te metody, które wcześniej były stosowane w Związku Sowieckim i wprowadzać je w życie. Natomiast w tym pierwszym okresie, bo powiedzcie mi, a kiedy, no właśnie, jeszcze zapytam, a kiedy komuniści weszli do Polski? W czasie wojny. Proszę? 17 września. No właśnie, dokładnie. Czyli 17 września to była ta agresja 1939 roku. Później w 1945 roku III Rzesza zaatakowała Związek Sowiecki, a później front jak wracał, kiedy Armia Czerwona na powrót przekroczyła granicę Rzeczypospolitej. Rok. Nie? Jakbyśmy zamknęli oczy, to przeniesiemy się w jakąś mroźną noc, nie takie tam zimne, jak teraz mamy, nie? Tylko to były mrozy, no, grubo, jak to właśnie mówicie, często w minus 20-30 stopni. I w nocy z 3 na 4 stycznia 1944 pierwszy but sowieckiego żołnierza przekroczył przedwojenną granicę Polski, a więc tę granicę, która była uznana również prawem międzynarodowym. W lipcu 1944 roku ta władza się zainstalowała, dlatego tam na tym wykresie właśnie Czesława Mieleckiego na Gerdamie to pojawia się 1944 rok. I to nie była władza, która tak jak mówiłem, cieszyła się poparciem społeczeństwa, tylko tak jak tutaj właśnie był głos, ta historia jest dużo bardziej zbilansowana. To nie znaczy też tak, że nie było takich, którzy popierali komunistów. Choćby na początku, nie wiem, z powodów jakichś takich bardziej naiwnych i też nie brakowało ideowych komunistów, ale nigdy to nie było duże poparcie. Bo gdyby było inaczej, to komuniści by organizowali wolne wybory. Natomiast od tego 44, bo to jest pierwszy już taki quasi-komunistyczny rząd, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, aż do 89 roku nie było w pełni wolnych wyborów na terytorium Polski. Mało tego wam powiem, bo to też jest... Chodźcie na wybory, słuchajcie, bo zbliżają się nie tylko dlatego, że się zbliżają, ale jak w 89 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory 4 czerwca, to do urn poszło 60, proszę mi poprawić, ale dobrze, jeśli dobrze pamiętam, ale zdaje się, że 64% obywateli jedynie. A to były pierwsze wolne wybory, i tutaj mogę was zaskoczyć, od 1922 roku. I dopiero ten rekord był pobity wcześniej w wyborach prezydenckich, ale powiedzmy, że stosunkowo nieznacznie. Dopiero w ostatnich wyborach 3/4 społeczeństwa ruszyło do urn wyborczych. Więc tutaj ta frekwencja rzeczywiście warto to dbać, warto korzystać z tego prawa, bo również bohaterowie naszego spotkania walczyli o to, żebyśmy to my mogli decydować. W 1944 roku, jak już tutaj instalowali się powoli, z racji tego też, że nie mieli tego wsparcia społecznego, to w 100% bazowali na wsparciu Armii Czerwonej, tak. jak siły aparatu bezpieczeństwa w właśnie polskich komunistów. I polscy komuniści dopiero w połowie następnego roku 1945, to objęli taką w pełni odpowiedzialność za walkę z tymi właśnie, których nazywano wrogami, bandami, to już sobie o tym porozmawiamy, bo w końcu jest zapomniana historia żołnierzy wyklętych, to też komunistom brakowało, zależało na tym, żeby właśnie tę historię zapomnieć, przeinaczać, pracować właśnie za pomocą propagandy politycznej tak, żeby realizować swoje własne interesy, a nie przedstawiać tę historię tak, jak ona naprawdę wyglądała. To jest mężczyzna, który stał na czele aparatu bezpieczeństwa i jeszcze warto też pamiętać, że ten aparat bezpieczeństwa na początku lat 50. to liczył on, tutaj się różne są szacunki, ale 100 kilkadziesiąt tysięcy funkcjonariuszy, natomiast uwaga, ponad 5 milionów Polaków miało założone kartoteki. Czyli jak po II wojnie światowej żyło na terenie wczesnej Polski 20 kilka milionów ludzi, to co piąta osoba, a jeszcze jakbyśmy odstydzili dzieci, wiecie, osoby właśnie, które nie leżały tam w gestii zainteresowania aparatu bezpieczeństwa, to nawet bez odstrzania tego, to co piąty Polak miał założoną kartotekę właśnie w aparacie bezpieczeństwa i był pod obserwacją. Teraz właśnie, państwo powinno być takim w normalnych, demokratycznych, nie totalitarnych, nie autorytarnych ustrojach tak jest, że państwo przede wszystkim dbało o bezpieczeństwo. Natomiast to państwo komunistyczne bynajmniej nie dbało o bezpieczeństwo swoich obywateli, natomiast dbało o bezpieczeństwo tych, którzy sprawowali władzę. I jeszcze warto pamiętać tylko, że w Ministerstwo Obrony Narodowej i właśnie aparat bezpieczeństwa to
koszty na wyprowadzenie tych dwóch właśnie ważnych elementów państwa obejmowały 1/3 wydatków budżetowych. 1/3, słuchajcie. To teraz są dyskusje, nie? Ile procent wydajemy na uzbrojenie. To jest 2%, znaczy teraz my w Polsce akurat więcej, nie? W NATO się mówi, że 2%, wydajemy 4% PKB, ile procent budżetu, a to jest znowu kilka procent budżetu. A tutaj 30% budżetu wydawano na to, żeby utrzymywać armię, która w gruncie rzeczy służyła interesom Związku Sowieckiego i wydawać aparat bezpieczeństwa, który walczył z tymi, którzy chcieli, żebyśmy żyli w wolnej Polsce, czyli właśnie owymi żołnierzami wyklętymi, między innymi. Druga polecajka to, gdybyście byli zainteresowani, gdzie w waszych okolicach, w okolicach naszego województwa znajdują się miejsca, w których żołnierze wyklęci przebywali, byli aresztowani, często tracili życie, to jakiś czas temu właśnie w IPN prowadził taki projekt Śladami Zbrodni. Wystarczy wejść tam na stronę i sobie sprawdzić, między innymi tam będzie ulica Pomorska w Krakowie, w okolicach Placu Inwalidów, więzienie Świętego Michała, szereg różnych miejsc. Natomiast ci, których nazywamy żołnierzami wyklętymi, to tutaj też właśnie pojawiło się to w przemówieniu pana wójta, to ważne jest to, bo czasami się nazywając żołnierzy wyklętych, to używa się tego określenia druga konspiracja niepodległościowa. Nie jest to do końca ścisłe, bo ci, których nazywamy żołnierzami wyklętymi, to byli ci, którzy też walczyli w czasie II wojny światowej. Należeli do Armii Krajowej, należeli do organizacji, które działały pod auspicjami ruchu narodowego, a nie wchodziły w skład Armii Krajowej, czy do jakichś organizacji nieafiliowanych, czy do ruchu ludowego również, nie? Pod bataliony chłopskie na przykład. Więc tutaj unikałbym raczej tego określenia, że druga konspiracja niepodległościowa, tylko konspiracja może bardziej polakowska. Natomiast jakbyśmy nazwali, czy próbowali zgromadzić te osoby, których właśnie nazywamy żołnierzami wyklętymi, to będą ci, którzy właśnie działali w czasie II wojny światowej, byli członkami Armii Krajowej. Armia Krajowa, jak wiecie pewnie z historii, na początku 1945 roku została rozwiązana. Później pojawiła się organizacja NIE, organizacja Niepodległość, a następnie Delegatura Sił Zbrojnych na kraj i wreszcie Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Tutaj są różne daty, się podaje albo 2, albo 5 września 1945 roku. Natomiast co do liczb. Różne też, tutaj nie ma zgody co do badaczy. Jeśli chodzi o Armię Krajową, to w momencie akcji Burza, czyli w 1944 roku, pod bronią było nawet 400 tysięcy ludzi, niektórzy uważają. Delegatura Sił Zbrojnych na kraj to jest 200 tysięcy ludzi. Natomiast znowu, tu też warto powiedzieć, że z racji tego, że ten front się przesuwał i tutaj nad Wisłą stacjonowały wojska Armii Czerwonej, to ci, którzy byli w tych organizacjach, to nie były osoby w dużej części, to nie były osoby, które chciały walczyć z bronią w ręku z tymi właśnie wojskami, z polskimi komunistami, bo wiedzieli, że walcząc z polskimi komunistami i wygrać z nimi pewnie by się dało, pod warunkiem, że nie byłoby tego wsparcia Armii Czerwonej. Natomiast te organizacje, które tutaj widzicie na slajdzie, to one miały na celu doprowadzenie do takiej sytuacji, w której tym żołnierzom, byłym żołnierzom właśnie tych różnych organizacji, umożliwi się warunki odnalezienia się w cywilu również i prowadzenia normalnego życia. Do żołnierzy wyklętych zalicza się na przykład nie tylko właśnie tych, którzy walczyli, ale tych, którzy w tym całym okresie powojennym wzywali do tego, żeby właśnie wyjść z lasu, żeby normalnie móc, o ile była taka możliwość, funkcjonować. I to też trzecia polecajka, z kolei tym razem filmowa. Dzisiaj zdaje się, że na TVP Kultura będzie późno dosyć, ale jeszcze nie po północy. Leciał film Ryszarda Buderskiego Generalnie. I to Nil wrócił z łagrów chyba w 1947 roku, jeśli dobrze pamiętam, i on nie chciał po prostu też tego, żeby wzywać byłych AK-owców do walki zbrojnej, tylko wzywał do tego, żeby właśnie tutaj stworzyć tym żołnierzom normalne, w miarę możliwości, bezpieczne warunki funkcjonowania. Nie uniknął aresztowania. Pod koniec lat 40. aresztowano generała Nila, poddawano go brutalnym przesłuchaniom, torturom, również torturowano również innych, zachęcając ich do tego, żeby złożyli oskarżenia, zeznania obciążające generała. Wielu z nich się na to nie zgodziło, no i generał Nil został rozstrzelany.
Bo jak mówimy o żołnierzach wyklętych, to też mówimy o takich żołnierzach, których nie tylko zabijano, represjonowano, ale represją poddawano ich rodziny, wymazywano ich z kart podręczników historii. I tak jak tutaj się pojawiły głosy, to często są historie skomplikowane, natomiast wielu z nich chciało żyć w wolnej Polsce, nie chciało nawet walczyć z bronią w ręku po zakończeniu II wojny światowej, ale z różnych powodów niekiedy byli do tego zmuszani. I jak wracali do domów, to okazywało się, że wielu z ich towarzyszy wcześniejszych broni byli aresztowani. No i spodziewali się aresztowania i jedyną decyzją, jaką mogli w takich warunkach podjąć, to powrót z powrotem do lasu. Tak, bo w 1945 roku, jak wojna się skończyła, to szacuje się, że tak pod bronią było od 17 do 18 tysięcy żołnierzy. Natomiast na przełomie 1946-1947 roku, kiedy ta władza komunistyczna już na tyle obszedła, że rzeczywiście była amnestia, wcześniej dużo osób wyszło z lasu, to generalnie właśnie już w samym 1947 roku to zostało kilkaset osób w różnych oddziałach, nawet kilkuosobowych, i komuniści, którzy podejmowali działania represyjne w stosunku do nich, rzeczywiście często przypominały takie, no przepraszam za to określenie, ale rzeczywiście takie określenie właśnie byłoby zasadne, żeby użyć, takie polowanie z nagonką, a nie regularną jakąś walkę z tymi oddziałami, bo organizowano setki ludzi, funkcjonariuszy, żołnierzy właśnie po to, żeby tych żołnierzy wyklętych wytropić, aresztować. Często właśnie oni poświęcali życie, byli traceni, torturowani, a następnie właśnie mordowani w więzieniach, a później ich pamięć wymazywano z kart podręczników historii. To jest mapa, która właśnie pokazuje zaangażowanie różnych oddziałów niepodległościowych właśnie już po zakończeniu II wojny światowej. I tutaj też kilka takich postaci, których zaliczamy do właśnie żołnierzy wyklętych. To jest podporucznik Danuta Siedzikówna-Inka. Nie wiem, czy już nie pamiętam, jak się nazywał ten zespół, Panny Wyklęte chyba. Jest taki teledysk właśnie też o Ince, to sobie obejrzycie. To jest ta osoba, która powiedziała, która napisała, bo prosiła przed śmiercią, żeby przekazać babci, żeby zachować się jak trzeba. Ale zobaczcie, ile lat miała dziewczyna. Ona była niewiele starsza od was, nie? Urodziła się w 28 roku, śmierć poniosła w 46, a była sanitariuszką 5. Wileńskiej Brygady w Armii Krajowej. Innym żołnierzem wyklętym był m.in. właśnie kapitan Stanisław Sojczyński-Wawrzyc. Zobaczcie, znowu 37-latek. On był dowódcą samodzielnej grupy konspiracyjnego Wojska Polskiego, która działała w województwie łódzkim, województwie kieleckim, nieco na północ od województwa właśnie małopolskiego. No i właśnie ten, który z własnej woli przedostał się do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, napisał raport, który został opublikowany jakiś czas temu, to można przeczytać bez problemu. Niewątpliwie bohater, rotmistrz Bilecki, również komuniści, wytoczyli mu proces pokazowy, skazali jak wielu innych, których właśnie tak. I moglibyśmy tę uliczankę ciągnąć niemalże w nieskończoność, gdybyśmy właśnie tutaj przyjrzeli się tej sprawie jeszcze bardziej dokładnie. Komuniści byli zainteresowani tym, żeby wytoczyć wyklętym procesy pokazowe, bo oni, chcąc zbudować tę nową, w ich mniemaniu lepszą Polskę, to musieli do tej pory zniwelować, stworzyć taką pustkę w historiografii, czyli nazwać tych, którzy występowali przeciwko nim, właśnie zdrajcami, bandami, osobami, które powinny zostać pozbawione pamięci i czci. Tutaj widzimy na zdjęciu Niepokłuczyckiego w ramach właśnie jednego z procesów pokazowych. I również od czasu do czasu, bo to też jest bardziej zniuansowane, to prowadzili takie działania przeciwko Armii Krajowej. Natomiast tym takim głównym wrogiem w propagandzie to były Narodowe Siły Zbrojne, ale od czasu do czasu właśnie również Armia Krajowa jako taka, a zwłaszcza jej dowódcy byli w propagandzie atakowani. Tutaj też taki wyimek z moich badań, bo zajmuję się propagandą komunistyczną i w tym również właśnie formułowaniem tego propagandowego obrazu, między innymi wobec niepodległościowego podziemia niepodległościowego. I tutaj kilka cytatów, bo oskarżano ich o współpracę z III Rzeszą, o zwalczanie działaczy komunistycznych, dążenie do obalenia ustroju państwa,
w kierowanie się swoim własnym interesem, bogacenia się także o działalność i poglądy antysemickie. I za tymi właśnie różnymi grupami zarzutów to kryły się określone stwierdzenia. I posłuchajcie. Polscy pachołkowie katów niemieckich, którzy dziś gorliwie nakładają biało-czerwoną opaskę. Akowcy uczestniczący w zamordowaniu działaczy demokratycznych. Tacy, którzy podnoszą kajnową rękę nie na Polaka, nie na Niemca, ale na Polaka. Podziemie, które szykuje się do skoku po władzę w decydującym momencie. Zwykła szajka morderców. Sprawcy bandyckich napadów. Bracia bandów ukraińskich. Propagatorzy zbrodni mordowania naszych współobywateli Żydów. Ci, którzy pod płaszczykiem gotowi głównej ideologii nabijali sobie kapsy, kondotierzy obcych interesów. I tutaj ten słowniczek tych określeń propagandowych, ohydnych, to można byłoby mnożyć w nieskończoność. Natomiast, i to znowu, wiecie, to też my żyjemy, musimy jakoś borykać się z tym do dzisiaj. Bo to nie o to chodzi, żeby, bo już często ci sprawcy tych haniebnych czynów nie żyją, albo są w takim wieku, że nie ciągnie się ich po sądach często. Natomiast Instytut Pamięci Narodowej i wasi nauczyciele i władze samorządowe, władze publiczne już wolnej Polski, to my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby bohaterów nazywać bohaterami, zdrajców nazwać zdrajcami. Jeżeli dochodziło do zbrodni, w tym również tych, które były przypisane, albo rzeczywiście to były osoby, które należały do jednostek, to należy wziąć lupę do ręki i też w takim danym momencie nazwać ich przestępcami. Natomiast komunizm to był taki ustrój, w którym bohaterów nazywano zdrajcami, zdrajcami nazywano bohaterów, demokrację nazywano, właśnie komunizm nazywano demokracją, natomiast komunizm miał tyle wspólnego z demokracją, co krzesłem elektrycznym. Wiecie, no niby mówimy o tym samym, nie? Ale jednak to są dwa zupełnie różne pojęcia odwołujące się do różnego znaczenia. Więc warto pilnować znaczeń, warto pamiętać o tych, którzy chcieli i którzy, jak to się mówi kolokwialnie, położyli głowę za wolną Polskę. Cześć ich pamięci. To są żołnierze wyklęci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Panie Przewodniczący, na pewno żadne lej dyrektor ze sposób tym bardziej. Proszę Państwa, tak na koniec, do tego powiem, że organizatorami dzisiejszego sposobu są rządy w tym banku, zespół szkół w tym banku, szkoła posłała w tym banku, Szczelec i oczywiście Instytut Pamięci Narodowej, który ma patronat nad tym dzisiejszym wydarzeniem. Dziękuję wszystkim za udział i to, co Pan powiedział, bo młodzieży apeluję, abyście troszeczkę poszerzyli tą wiedzę o tych rozwiązaniach. Są strony internetowe IPN-u, można poszperać po czasopismach, po broszurach Instytutu Pamięci Narodowej, bo warto o tych ludziach mówić, warto ich wspominać, to są nasi bohaterowie. Tak samo nie możemy zapomnieć o żołnierzach II wojny światowej i również o naszym Janu Pawle II. Dlatego już zapraszam Was na Szczelce, oczywiście z Panem Mickiem, Panem Budą, kwietniu, wreszcie święcie naprawdę na Mobilicy i to jest co roku taka impreza szczelecka. My organizujemy rajd imieniem Jana Pawła II w kwietniu. Zapraszamy Was do tego rajdu, na górę paproć z konkursami wiedzy Jana Pawła II. Dziękuję wszystkim za udział w tej uroczystości. Do zobaczenia i do następnych imprez.